Sawadika! Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci danie z północy Tajlandii i będzie to Khao Soi. Oglądaj dalej. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować danie z północy Tajlandii i z pływami z Birmy. Będzie to Khao Soi i tak naprawdę ciężko jest to nazwać, bo ani to zupa, ani curry. Coś pomiędzy, czyli gęsty sos z pysznym makaronem jajecznym. Zaczynamy. Kroimy sobie szalotki w piórka. Wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Szalotki odsuwamy sobie na bok. A do środka ląduje pasta curry czerwona. Przesmażamy ją dlatego, żeby uwydatnić smak. I mieszamy sobie razem z szalotkami. Ach, już pięknie pachnie w całej kuchni. Uwielbiam te aromaty. Pasta pięknie nam się przesmażyła, szalotki również. Dodajemy teraz mleko kokosowe. I teraz mocno redukujemy mleko kokosowe, tak aż zacznie wychodzić nam taki tłuszczyk. Zaraz to zobaczysz. W międzyczasie, jak mleko kokosowe nam się redukuje, usmażymy sobie makaron jajeczny na głębokim tłuszczu, bo to jest dodatek niezbędny właśnie do tej zupy. Tradycyjnie jest właśnie w ten sposób wydawana, a daje fajny efekt później przy jedzeniu takiej pysznej krótkości. I wyjmujemy dosłownie 10-15 sekund. I widzisz, właśnie o to chodzi. Teraz olej z mleka kokosowego zaczyna oddzielać się od reszty. No i właśnie o to chodzi, żeby uwydatnić ten smak, żeby było konkretne kopnięcie. Dodajemy bulionu. I teraz od razu do środka liście limonki kafirskie. Ja mam dzisiaj suszone, ale oczywiście możesz użyć świeżych. Oraz trawa cytrynowa, którą warto sobie poruszyć w ten sposób, żeby puściła więcej aromatu. Wrzucam makaron do gotowania. Khao Soi redukowała nam się około 10 minut. Zobacz, ona powinna mieć konsystencję taką pomiędzy zupą, a właśnie gęstym sosem, co już prawie uzyskaliśmy. Tu mam pak choi, którego posoliłem wcześniej tak, żeby puścił wodę, żeby zmiękł. Można też dostać musztardowca, który jest marynowany, ale on jest ciężko dostępny. Możesz przygotować w ten sposób właśnie pak choi i dodać go do Khao Soi. Makaron odcedzamy. Jeszcze sprawdzimy, czy się już ugotował. Idealny. Doprawiamy odrobiną cukru brązowego lub na przykład cukru palmowego. No i oczywiście, czego nie może zabraknąć, nyokman, czyli sos rybny. Śmiało. Mieszamy całość, pięknie pachnie i wydajemy. Makaron do środka. Teraz pak choi. Udko z kurczaka wyjęte z bulionu, który wcześniej był ugotowany. No i teraz tak naprawdę nalewamy Khao Soi i zalewamy. I na górę chrupiący makaron. Pyk. Pięknie aromatycznie pachnie. Jak smakuje? Eksplozja smaków. Całe skoncentrowane składniki. Do tego pyszny, chrupiący makaron. Jestem w Tajlandii. Jak podobał Ci się odcinek, wiesz co robić. Kliknij lajka, zostaw suba, żeby być na bieżąco. A na dole w komentarzu napisz mi, jakie Twoje danie jest ulubione z Tajlandii. Tymczasem do zobaczenia, do następnego przepisu. Cześć! Inne danie z kuchni tajskiej. Kliknij tu.